Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Krystian Lewandowski pisze: Szanowny Panie Stanisławie, choć słucham Pana już od lat, to albo nie słyszałem, albo też nie pamiętam Pana poglądu na pewną kwestię. Dlatego zapytam, jak Pan jako umiłowany przywódca odnosiłby się do zakresu ewentualnej pomocy Państwa dla osób poszkodowanych przez los? Niepełnosprawnych, samotnych matek, bezrobotnych itp. Oczywiście wiem, że co do zasiłków dla bezrobotnych, to chyba ma Pan taki pogląd jak Janusz Korwin-Mikke, czyli kto nie pracuje, ten nie je, i że zawsze mogą żebrać, stanowiąc przy tym ostrzeżenie dla nowych pokoleń. Ale co w kraju przez Pana rządzonym byłoby z ludźmi, którzy nie są w stanie pracować, są ciężko chorzy, niepełnosprawni, a przy tym załóżmy, że nie mają nikogo bliskiego, lub też właśnie matek nie mających się gdzie podziać z dziećmi. Czy istniałyby jakieś renty, zapomogi ewentualne, ewentualnie ośrodki pomocy społecznej, domy samotnych matek i tak dalej, finansowane z budżetu państwa? Z góry dziękuję. No proszę pana, co to znaczy finansowane z budżetu państwa? To znaczy tylko tyle, że państwo zmusiłoby innych obywateli do finansowania takich ludzi, na przykład samotnych matek. No to jak matka jest samotna, to albo w ogóle była niezamężna i zachowywała się lekkomyślnie w młodości, albo była zamężna i się rozstała z mężem, ale tak czy owak, jeżeli jest matką samotną, no to przysługują jej alimenty na dziecko. W związku z tym ojciec jest odpowiedzialny, no i ona też, bo to jest też jej dziecko, żeby się sama utrzymała i żeby zarobiła na dziecko, plus jeszcze dostawała alimenty od ojca, bo ten też jest zobowiązany. Więc nie ma tutaj w tym przypadku na przykład nie ma żadnej potrzeby, żeby ktokolwiek tutaj był zmuszony do tego, żeby taką samotną matkę z dzieckiem brał na utrzymanie swoje. Nie ma żadnego moralnego uzasadnienia to. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy nie są w stanie pracować, no to pytanie, dlaczego nie są w stanie pracować? Czy na przykład dlatego, że są starzy, a przedtem pracowali, no to jak przedtem pracowali, no to mają dochód w postaci emerytury. Nawet jeśli by został zniesiony przymus emerytalny, ja na przykład się za tym opowiadam, no to mogliby się ubezpieczyć na emeryturę w prywatnych firmach, no i wtedy mieliby zapewniony stały dochód na wypadek, gdyby już nie mogli pracować. Natomiast ludzie, którzy nie mogą pracować, bo na przykład ulegli wypadkowi albo się rozchorowali i już nie są w stanie normalnie funkcjonować, też mogą się na taką okoliczność ubezpieczyć, ale i wtedy mieliby rentę z tego prywatnego ubezpieczenia. Natomiast nie mają nikogo bliskiego i tak dalej, matek nie mających się gdzie podziać z dziećmi. No o matkach z dziećmi to już mówiliśmy. Natomiast są rzeczywiście sytuacje takie, że no są ludzie lekkomyślni, tak jak ten konik polny z bajki, który tam potem mrówkę chciał naciągnąć na to, żeby go utrzymywała. No, ale są tacy ludzie rzeczywiście. Więc ja bym tutaj odwoływał się do prywatnej działalności charytatywnej. Do prywatnej działalności charytatywnej. Kiedyś pamiętam jeszcze, jak byłem parafianinem w parafii ojców Bernardynów na Czerniakowie, no to tam dyskutowaliśmy na ten temat i jeden z dyskutantów, zwolennik takiej pomocy państwowej, mówi, że to by się nie zdało egzaminu,
dlatego że tylko państwo dobrze wie, kto rzeczywiście potrzebuje pomocy, a kto nie. No i tu jeden z ojców Bernardynów ostro przeciwko temu zaprotestował, powiedział: nieprawda, my doskonale wiemy, znamy sytuację rodzin, między innymi dzięki wizytom duszpasterskim po kolędzie, no i wiemy, kto potrzebuje pomocy na przykład finansowej, a komu nie wolno takiej pomocy finansowej dać, bo by to wszystko przepili, tylko pomocy rzeczowej można im udzielić. Więc ja bym zachęcał do tego, żeby taką prywatną działalność charytatywną prowadziły związki wyznaniowe. No i wtedy, wie pan, bo jeżeli ludzie uważają, na przykład jeśli większość ludzi uważa, że trzeba takim biednym ludziom, bezradnym pomagać, to niechże im pomaga. Ja bym ich nie obciążał w takim stopniu, jak dzisiaj są obciążeni podatkami, właśnie żeby mieli pieniądze na taką pomoc charytatywną, dobrowolną, bo wtedy i moralna zasługa jest i to jest, i to funkcjonuje. Muszę powiedzieć, że tak było od dawna, od średniowiecza, kiedy Kościół prowadził działalność charytatywną, tam ochronki, szpitale, szkoły, to wszystko były takie działania non-profit, finansowane z dobroczynności prywatnej. No i nic, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby do tego wrócić. I dodatkowy jeszcze jest argument, że w przypadku pomocy państwa, tam dla samotnych matek i tak dalej, to się upowszechniają takie postawy roszczeniowe. Jest konwencja akurat lewicy i tam się domagają, żeby pigułki antykoncepcyjne, żeby in vitro było za aborcja, żeby była za darmo. No, to znaczy, żeby kosztami tych wszystkich przedsięwzięć obciążać podatników, na przykład kosztami aborcji, podatników, którzy się nie bzykali z tymi paniami. Więc to, tego typu rozwiązania zachęcają do lekkomyślności, bo zawsze jakoś tam będzie. No i ktoś będzie obciążony odpowiedzialnością, obowiązkiem utrzymywania takich osób, które uważają, że im się to należy. Więc nie, ja bym właśnie na to kładł naciski, upowszechniałbym, ukrzewiłbym przy pomocy właśnie, prosiłbym na przykład związki wyznaniowe, żeby krzewiły taką postawę empatii wobec swoich wyznawców. Pan Mikołaj Matuszczak, wielmożny Stanisławie, racz odpowiedzieć proszę na 3 nie za długie, nie za krótkie, lecz w sam raz pytania. Pierwsze. Niedawno po przegranych przez lewicę wyborach lokalnych w Hiszpanii ichni premier Sanchez zarządził przyspieszone wybory ogólnokrajowe. Jakie według pana mogą być konsekwencje podobnego jak we Włoszech zwrotu na prawo w polityce na Półwyspie Iberyjskim? No, jedną z takich konsekwencji to może być spowolnienie pochodu rewolucji komunistycznej w Unii Europejskiej, bo jeżeli tu słychać, że i w krajach skandynawskich takie zwroty na prawo się tutaj szykują, no to promotorzy rewolucji komunistycznej mieliby pewne trudności z upowszechnieniem czy narzuceniem wszystkim państwom członkowskim w Unii Europejskiej swoich wynalazków. No i to taki skutek mi przychodzi do głowy prima vista, ale no być może jeszcze jakieś inne, ale ten by był bardzo pożyteczny. Drugie pytanie. Ilu tak zwanych zwykłych ludzi może być wtajemniczonych w niezerowym stopniu w spiski najzamożniejszych tego świata?
Chodzi mi o pracowników technicznych, hydraulików, elektryków i innych, którzy na przykład budują im tajne bunkry. Czy los tych ludzi może być podobny do budowniczych labiryntów w egipskich piramidach, którzy już z nich nie wracali? No, myślę, że tak źle z tymi budowniczymi labiryntów nie było, bo to byli pierwszorzędni fachowcy i nikt tam lekkomyślnie by ich nie zabijał. Myślę, że tacy pracownicy techniczni w stopniu bardzo niewielkim są wtajemniczani w spiski. Oni mogą tam się domyślać, że coś się szykuje, że tu budują taką dziwną budowlę i tak dalej, ale po co ta budowla, co tam się będzie działo, to oni nie muszą być wtajemniczani. Nie słychać, żeby mimo, że rozmaite budowle powstają, to nie słychać, żeby jakieś masowe tutaj zgony temu towarzyszyły. Są wyjątki, owszem, na przykład Aleksander Sołżenicyn pisze, że ani jeden z więźniów, którzy powędrowali w czasach sowieckich na nową ziemię, ani jeden nie wrócił. Co tam się budowało, zastanawia się Aleksander Sołżenicyn w archipelagu Gułag. Tego nikt nie wie, no ale możemy się domyślać, bo w 1961 roku właśnie tam dokonano eksplozji czar bomby wodorowej o mocy chyba 50 megaton, czyli 50 milionów ton trotylu. Tam kilka wysepek skalistych wyparowało z tego archipelagu Nowej Ziemi. No, ten grzyb podniósł się na wysokość 60 kilometrów, a fala uderzeniowa obiegła Ziemię trzykrotnie, kulę ziemską trzykrotnie. Więc chyba się takie rzeczy tam budowały. No, a znając stosunki, czy domyślając się stosunków w Sowietach w czasach stalinowskich, no to tam życie ludzkie nie było cenione, więc nic dziwnego, że żaden z tych więźniów stamtąd nie wrócił. I trzecie pytanie. Jak chronić umysł przed wpływem wszechobecnych reklam? Pozdrawiam. No, nie oglądać reklam i tyle. To w ten sposób się działa na rzecz higieny psychicznej. Pan Aleksander Kot. Panie redaktorze, czy nie uważa pan, znając dobrze historię polityki, wojen itp., że rosyjscy politycy podczas trwającej wojny łamią pewne cywilizowane zasady i konwencje? Jak mi się zdaje, były do tej pory ogólne, które, jak mi się zdaje, były do tej pory ogólnie przyjęte. Mam na myśli przede wszystkim sposób wypowiadania się o swoich geopolitycznych rywalach. Tacy ludzie jak Miedwiediew, bądź czołowy polityk Rosji, niedawno nazwał Bidena starym, zgniłym kikutem. Polityków z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił degeneratami, którzy mogą się podetrzeć wnioskami reparacyjnymi i wiele, wiele innych. Nie chodzi mi o treść, tylko o formę. Wojny toczą się od zawsze, są przedłużeniem polityki i tak dalej, ale nie wiem, czy Napoleon albo Bismarck, czy inny Franciszek Józef lżyli swoich przeciwników niczym łysy dresiarz z osiedla. Czy to mongolski prymitywizm musiał wreszcie wypłynąć na wierzch i zastąpić względnie kulturalne zachowania Piotra I czy nawet Stalina? No to nie, ja bym nie kładł tego na karb mongolskiego prymitywizmu już, tak wie pan, ani też nie tylko rosyjscy politycy tutaj się wymyślają swoim przeciwnikom, bo amerykańscy politycy czy brytyjscy politycy też im wymyślali, no i wymyślają. To przecież Senat Stanów Zjednoczonych określił Putina jako zbrodniarza wojennego na podstawie właściwie własnych tutaj takich domniemań. W związku z tym, no, pan Miedwiediew rzeczywiście ma niewyparzony język, ale no to tylko jest
powód, żeby do tych wypowiedzi jego nie przywiązywać wagi. Na przykład jak nazywa funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie degeneratami. Oni degeneratami nie są, natomiast rzeczywiście z tymi na przykład z reparacjami, no to robią głupstwa, wystawiają się na pośmiewisko, zupełnie niepotrzebnie, ale to jeszcze nie jest objaw degeneracji, tylko takiej, no, głupoty po prostu, a to nazwanie kogoś durniem to nie jest obelga, tylko charakterystyka, no trzeba to jakoś nazywać. Natomiast rzeczywiście nastąpiła taka brutalizacja i to w stosunkowo niedługim okresie. Na przykład jeszcze po zakończeniu wojny francusko-pruskiej, król pruski, kiedy przyjmował szpadę od cesarza Napoleona III, no to nie rugał go tam, nie mówił tam taki owaki, tylko mówił: bardzo mi przykro, że spotykamy się w takich okolicznościach. Więc to jest zupełnie inna postawa niż ta, którą na przykład Amerykanie zaprezentowali, wieszając Saddama Husajna tylko dlatego, że się tam odgrażał, znaczy, że się zbuntował przeciwko Stanom Zjednoczonym. Wiadomo, że to jest straszne przestępstwo, jak ktoś się buntuje, tak samo jak i przeciwko Moskwie się buntuje, to jest w ogóle zbrodnia niesłychana. Więc za to tylko go tam powiesili po takiej parodii procesu sądowego. No zresztą tam dlaczego parodii, bo to wszystkie procesy sądowe to jest widowisko takie dla, że tak powiem, gawiedzi. No to tylko dlatego mu to zrobili, że się odgrażał, że w transakcjach eksportu ropy naftowej odejdzie od dolara na rzecz japońskiego jena albo europejskiego euro. Taka była przyczyna. No więc myślę, że to jest, a na przykład ten panamski dyktator też tam trafił do więzienia w Stanach Zjednoczonych po przegranej tam kampanii. Więc no, teraz oni, Amerykanie, tylko może mniej, chociaż też wyzywają swoich przeciwników tam od tego, to takie chamstwo się upowszechnia, no to w miarę rozwoju demokracji chamstwo musi się upowszechniać, na to nie ma rady. Mateusz Margo. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy Rosja kiedykolwiek była krajem kapitalistycznym? Czy Putina można nazwać prawicowcem? Czy prawica może być przeciwna wolnemu rynkowi? No, widzę, że tu niezły melanż pan przedstawił. Rosja oczywiście była krajem kapitalistycznym i to w drugiej połowie, co najmniej od drugiej połowy XIX wieku do rewolucji, bo do I wojny światowej można powiedzieć, że była krajem kapitalistycznym. No i doskonale sobie radziła. Ja pamiętam, że zdziwienie wprawiła mnie taka teza profesora Michaela Nowaka, tam w książce Duch demokratycznego kapitalizmu, że kapitalizm może się rozwijać tylko w warunkach demokratycznych. No, przecież właśnie Rosja jest znakomitym przykładem tego, że kapitalizm bardzo dynamicznie się rozwijał w warunkach braku demokracji politycznej. No i jak w 90 roku, czy w 89, bo już dokładnie nie pamiętam, miałem przyjemność uczestniczenia w kolacji z profesorem Michaelem Nowakiem, to natychmiast go o to zapytałem. No i co się okazało, że on przez demokrację rozumiał zespół instytucji służących wolności, takie właśnie jak gwarancje dla własności prywatnej, stabilne prawo, sądy niezależne i tak dalej. No to z demokracją to nie ma nic wspólnego, bo demokracja to jest tyrania większości. Jak większość uzna demokratyczna, że łysych trzeba papą kryć, no to będą ich
kryć nawet wbrew ich woli i tak dalej. Natomiast Rosja była oczywiście jak najbardziej państwem kapitalistycznym, a taką wybitną postacią rosyjskiego kapitalizmu jest Sergiusz Wittek. Sergiusz Wittek, który wprowadził w Rosji złotą walutę. Także takie to były jeszcze rzeczy. Czy Putina można nazwać prawicowcem? Podam kryteria. I sam pan sobie odpowie na to pytanie, zastosowując kryterium, które tutaj za chwilę zaproponuję. Otóż rozróżnić między lewicą i prawicą można, stawiając pytanie, jaki sposób podziału dochodu narodowego dany polityk czy partia uważa za optymalny. Czy uważa, że podział dochodu narodowego powinien następować przymusowo i za pośrednictwem państwa, no to wtedy jest to są poglądy etatystyczne, być może nawet socjalistyczne, ale co najmniej etatystyczne, które z prawicą nie mają nic wspólnego. Natomiast jeżeli polityk czy ugrupowanie uważa, że podział dochodu narodowego powinien przebiegać dobrowolnie i poprzez rynek, za pośrednictwem rynku, no to z całą pewnością jest to wolnościowiec, być może nawet prawicowiec, jeżeli w sprawach społecznych, społeczno-obyczajowych ma poglądy konserwatywne. Więc takie kryterium. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że z niego można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. Prawicowość nie polega na tym, że na przykład Żydów się nie lubi, czy że tam się podnosi rękę w salucie rzymskim, czy nie wiem, nie lubi się tam pederastów, zboczeńców. To niekoniecznie. Natomiast właśnie to jest najistotniejsze kryterium, które należałoby zastosować. No i tutaj jak pan to kryterium zastosuje, to nie będzie pan miał wątpliwości, czy Putin jest prawicowcem, czy nie. Podobnie jak nie będzie pan miał wątpliwości, nie będzie pan tu się wahał, czy prawica może być przeciwna wolnemu rynkowi. No, ja na rozmaitych spotkaniach, bo tam spotykam takich uczestników, którzy dają wyraz swojej niewierze w wolny rynek, że nic takiego nie istnieje i tak dalej, no to ja im wtedy pytam ich tak. Jakby załóżmy, że pan jest producentem wichajstrów. No to jakby pan wolał, żeby było, żeby pan sam decydował o tym, ile tych wichajstrów pan będzie produkował, po jakim koszcie, po jakiej cenie pan je będzie sprzedawał, kiedy pan je będzie sprzedawał, komu je pan będzie sprzedawał, w jakich ilościach pan będzie je sprzedawał i po jakiej cenie. Czy wolałby pan tak, czy wolałby pan, żeby o tym wszystkim decydował za pana ktoś inny? No to wszyscy mówią, nawet taki sceptycznie usposobiony do wolnego rynku, jegomość mówi, no to, że on by wolał tak, żeby sam decydował. To ja mówię, to jest pan zwolennikiem wolnego rynku. W takim razie dlaczego pan mówi, że niczego takiego nie ma, że nic takiego nie może istnieć? No tak. Pan Adam Warszawski. Panie redaktorze, mam pytanie. Osobiście, choć zgadzam się z wieloma poglądami Janusza Korwin-Mikke, uważam też, że jest doktrynerem w swoim liberalizmie. To znaczy nie próbuje rewidować pewnych dogmatów, które niekoniecznie muszą być w zgodzie, chociażby z racją stanu. W tym wypadku chodzi o imigrację. Z tego co pamiętam, Janusz Korwin-Mikke zwykle twierdził, że jeśli tylko imigranci chcą pracować, to nie ma problemu, można ich zapraszać, bo to napędza gospodarkę, oni płacą podatki i wsio. Przechodzi jednak do porządku nad przyszłymi problemami etniczno-narodowymi, mniejszościami, które stają się z czasem znaczne i mogą rozsadzić państwo od środka, etc. Czy dla pana też jest to taka prosta kwestia, to znaczy jak pracują, niech przyjeżdżają, czy też jako rządzący
starałby się pan kontrolować choćby udział procentowy mniejszości w państwie, czego wagę podkreśla często chociażby Krzysztof Bosak. No ja muszę powiedzieć, że kontrolowanie udziału mniejszości w państwie to niekoniecznie musi wychodzić państwu na zdrowie. Przypomnę, że kiedy negocjowany był traktat ryski po wojnie polsko-bolszewickiej, to delegacja sejmowa, która negocjowała ten traktat, doszła do wniosku, że nie może się zgodzić na granicę między Sowietami i Polską na wschód od Mińska białoruskiego, bo wtedy udział mniejszości etnicznych w państwie byłby za duży. Więc zaproponowała granicę na zachód od Mińska, na co oczywiście Sowieci skwapliwie się zgodzili, ale w ten sposób około 2, może nawet 3 milionów Polaków, którzy znaleźli się po niewłaściwej stronie granicy ryskiej, został, że tak powiem, wystawiony na pastwę bolszewików, co się zresztą dla tych Polaków źle skończyło, bo cały czas byli prześladowani, a w szczególności w czasie tak zwanej operacji polskiej NKWD w latach 30., kiedy to Jeżow ich mordował tam, jeśli dobrze pamiętam, w ilości co najmniej 1000 dziennie. Więc tak to wyglądało. No, kryterium nie jest takie bezpieczne, z tego wynika. A po drugie tak, zwracam uwagę, że problemy etniczno-narodowe rodzą się nie tam, gdzie ci imigranci pracują, tylko przede wszystkim tam, gdzie oni są na socjalu. Bo gdyby tak Europa na przykład ogłosiła, że żaden ten imigrant nie dostanie nawet złamanego centa socjalu, jak tu przyjedzie, to jak nic nie znajdzie sobie jakiejś roboty, to umrze z głodu, a jak zacznie kraść czy rabować, no to zostanie zastrzelony bez tam żadnych ceregieli, to myślę, że takich liczba chętnych by się znacznie zmniejszyła w tej sytuacji. Natomiast jak w Europie można tam jakoś się prześliznąć, a potem już jak się człowiek prześliźnie, to może żyć na cudzy koszt aż do śmierci, a nawet jego potomstwo może to dziedziczyć, ten status, no to nic dziwnego, że przyciąga to właśnie. I to nie przyciąga ludzi takich, którzy chcieliby pracować, chcieliby normalnie żyć w takim społeczeństwie kraju swojego osiedlenia, tylko takich, którym się nie chce pracować, którzy chcą żyć na cudzy koszt. No i to są ludzie o pewnej mentalności. Takich bym nie wpuszczał pod żadnym pozorem. Jak powiadam, karabin maszynowy, to nie dlatego jest ten problem, że nie ma narzędzi do pilnowania granic, bo przecież karabin maszynowy każdego takiego migranta dogoni. Tyle tylko, że Europa popadła w niewolę własnej propagandy i po prostu to jest jeszcze jedna ilustracja tego, że jesteśmy w mocy wariatów. Gdzie są problemy takie z tymi etniczne na przedmieściach wielkich miast we Francji, gdzie na przykład policja się boi tam wkroczyć, dlatego że tak, nie wolno im używać broni, a tamci się nie certolą i wprowadzają swoje, nawet nie szariat, tylko po prostu bandyterkę taką. No i tyle. I tam rodowici Francuzi uciekają, a ponieważ są też poddani terrorowi politycznej poprawności, to urządzają najwyżej takie eunuchoidalne marsze przeciwko przemocy. Przeciwko przemocy, a ci Arabowie i Senegalczycy stoją na chodnikach i się śmieją do rozpuku, bo to wiedzą, że to do niczego nie prowadzi, że rząd tam się odgraża, że tam zrobi z nimi porządek, ale jak tam już się odgrozi,
to tam podnosi im socjal. No i o to chodzi, żeby tylko przestali palić samochody. No to oni na jakiś czas przestają, a potem znowu zaczynają. Więc pamiętam ze swoich takich doświadczeń. Jak mieszkałem w Paryżu, to 3 razy poszedłem do sklepu takiego Araba, Tunezyjczyka, który tam się niedawno sprowadził. On najwcześniej ten sklep otwierał, najpóźniej zamykał. Widać było, że się dorabia. No i jak trzeci raz mnie zobaczył, to od razu mnie zapytał, czy ja tu czegoś bym chciał, czego tu w jego sklepie nie ma, bo już mnie uznał za stałego klienta, no to on tu, żebym mu powiedział, to on tu to sprowadzi i tak dalej. No ja nie miałem takich żadnych życzeń, więc tam nic mu nie powiedziałem, niczego od niego nie zażądałem, ale przekonałem się, że on bardzo dba o klienta. No to taka forma, że tak powiem, obcowania z migrantem jest bardzo dobra. Czy i co więcej, z własnych doświadczeń pamiętam, że jeszcze w latach 70. to wiem z własnego doświadczenia, jak bywałem we Francji, że wtedy przybysze z krajów arabskich czy z Afryki starali się za wszelką cenę zintegrować, ze społeczeństwem francuskim. Pamiętam takiego jegomościa, który miał ciemną skórę, ale nie był Murzynem, no i nie bardzo wiedziałem, ale pracowałem z nim na winnicy. No i nie bardzo wiedziałem, kto to jest i jak już następnego dnia, tak żeśmy trochę do konfidencji doszli, on się nazywał Chmura. No i pytam go, Chmura, a ty właściwie to kto jesteś tak naprawdę? A on mówi, no Francuz. Ja mówię, no dobra, jasne, że Francuz. A on mówi, tak, dlatego, że mój dziadek był sierżantem w wojskach kolonialnych francuskich i ja jestem Francuzem. Tak, a w latach 90. już o tym nie było mowy. Nie było mowy. Jak minister edukacji, taki pan Lang chyba się nazywał, zdaje się, że z pierwszorzędnymi korzeniami, nagle wpadł na pomysł, żeby zakazać uczennicom tym islamskim noszenia chust do szkoły, bo zasada laickości republiki na tym niewymowne katusze cierpi. Ciekawe, że w szkołach katolickich te chusty nikomu nie przeszkadzały, bo tam muzułmanki chodziły również do szkół katolickich i prywatnych i nosiły te chusty i nikomu to nie przeszkadzało. Panu Langowi to przeszkadzało. No i wtedy taka batalia się na temat tych chust we Francji rozwinęła. Pamiętam taki plakat na jednej części, podzielony był na dwie części. Na jednej stronie tego plakatu była francuska, biała kobieta w irokezie z kółkami w nosie, z gołym pępkiem i tam wytatuowana, a na drugiej stronie plakatu była taka bardzo ładna muzułmanka w chuście, bez żadnych takich dziwac, bez żadnych kółek w nosie. No i był taki podpis, co wybierasz. No więc widać było, że już o żadnej integracji mowy być nie może, tylko pogarda jest. Ale to właśnie na skutek takich przedsięwzięć. Być może, że należałoby jakoś limitować, ale przede wszystkim najlepszym lekarstwem byłoby zniesienie socjalu. I od razu by się wyjaśniło. No i oczywiście, jakby ktoś chciał forsować granicę, no to po co ma Straż Graniczna broń? Po to, żeby jej używała. A nie, żeby tam uciekała przed falą jakichś migrantów. No to co to? Do czego to podobne? Pan Kamil Krzysztof M. Szanowny panie Stanisławie, pan wie prawie wszystko. No dobrze, że prawie wszystko wiemy, więc pewnie i to, co było pierwsze, jajko czy kura. Być może ma pan na ten temat jakąś ulubioną teorię spiskową. Pozdrawiam. No jasne, że mam. Kura z jajkiem spiskowały,
żeby tę sprawę przed nami, a szczególnie przed Panem, zataić. No i w związku z tym tak ją zakonspirowały, że do dzisiaj nie wiadomo, jak na takie pytanie odpowiedzieć. Pan Michał Bieluń. Panie Stanisławie, czy wierzy Pan w życie po śmierci? Jeśli tak, to dlaczego? I czy według Pana zwierzęta również go doświadczają? No, wierzę w życie po śmierci, dlatego że mam zaufanie do obietnicy Jezusa Chrystusa, który zresztą nie składał tych obietnic gołosłownie, tylko pokazał, że jest w stanie je zrealizować, bo zmartwychwstał sam, jak to podkreśla pieśń wielkanocna stara, potem swą mocą zmartwychwstał. Nie, żeby ktoś mu tam pomógł zmartwychwstać, tylko swoją mocą zmartwychwstał. No w związku z tym, jeżeli miał miejsce taki fakt historyczny, a ja traktuję zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny, no to nie mam najmniejszego powodu, żeby nie wierzyć w życie po śmierci. I z tego właśnie względu. A nic Pan Jezus nie mówił na temat zwierząt. W ogóle zgodnie z nauką chrześcijańską ludzie mają duszę nieśmiertelną. Dusza ludzka, jedna z sześciu prawd wiary mówi, dusza ludzka nie umiera, bo jest nieśmiertelna, a o zwierzęcych duszach nie ma ani słowa. W związku z tym chyba zwierzęta nie doświadczają życia pozagrobowego. I tym rozróżnieniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.